Cześć. W tej części powiem o ruchu po okręgu. Czym dokładnie jest właśnie ruch po okręgu? Zaczniemy sobie od wprowadzenia tak ogólnie właśnie ruchu po okręgu. Więc spójrzmy na ten oto rysunek, który tutaj zaprezentowałem. Ruch po okręgu to jest ruch jakiegoś obiektu, załóżmy jakiejś kulki czy coś takiego, który polega na tym, że ta kulka cały czas jest jakieś centrum, wokół którego się obraca i ta odległość kulki od tego środka jest cały czas taka sama. Zauważmy, że jak sobie wprowadzimy oś x, y, no to jeżeli ta kulka obraca się tutaj po okręgu, to zauważmy, że to r, czyli ta odległość tej kulki od środka, właśnie od tego centrum, jest cały czas taka sama, czyli to r jest stałe. Generalnie, gdybyśmy chcieli położenie tej kulki wyrazić za pomocą współrzędnej x i y, to zauważmy, że jeżeli tutaj jest r i tu jest kąt fi, po prostu kąt fi w radianach, no to zauważmy, że tutaj jest taki trójkąt prostokątny, więc można x-a, współrzędną x-ową wyrazić jako, właśnie tutaj jest napisane x od t równa się r cosinus fi od t, no bo ona jakoś będzie się zależeć od czasu, bo to fi będzie się zmieniało, tak? Natomiast cosinus, no bo tutaj po prostu jest trójkąt prostokątny i to jest przyprostokątna tutaj, tak? Natomiast jeżeli chodzi o y, to zauważmy, że to y, czyli długość tutaj, ten odcinek, ta współrzędna, to będzie po prostu y równa się r, czyli ta długość przeciwprostokątna razy sinus fi. To z podstawowej trygonometrii z matematyki to wynika. Więc zauważmy, że te współrzędne x od t, y od t są dość skomplikowane, przy czym jeszcze to r, czyli ta odległość jest cały czas taka sama. No i dlatego nasuwa się pytanie, czy warto ten ruch po okręgu opisywać za pomocą właśnie tych współrzędnych x, y, skoro przecież tak naprawdę zmienia nam się tylko fi, czyli współrzędna kąta, natomiast r, czyli odległość od środka nam się nie zmienia. No i okazuje się, że z tego takiego zwykłego układu współrzędnych, tak zwanego kartezjańskiego x, y, w ruchu po okręgu bardzo wygodnie jest przejść do tak zwanego układu biegunowego, czyli opisywać ten ruch cząstki po okręgu za pomocą zmiennej r, czyli odległości od środka, która jest stała w tym wypadku, i fi. Fi, które się w jakiś tam sposób będzie zmieniało. I tak też będziemy właśnie w ruchu po okręgu robić, że będziemy tylko i wyłącznie opisywać tą współrzędną fi od t, czyli jak się zmienia kąt od czasu, no bo zakładamy, że jeżeli to jest ruch po okręgu, to r cały czas jest takie samo. Idąc dalej, wprowadzimy sobie takie różne wielkości w ruchu po okręgu kluczowe. Pierwszą taką istotną wielkością jest tak zwany okres. Jednostką okresu jest sekunda. Co to jest okres? Okres to jest po prostu czas jednego obiegu pełnego tej kulki po okręgu. Jeżeli kulka sobie stąd startuje i pędzi sobie po okręgu i wraca do powrotu, no to okres to jest po prostu czas jednego takiego pełnego obrotu. Czyli jeżeli ta kulka na przykład z tego punktu z powrotem do tego potrzebuje, żeby przebyć taki odcinek 2 sekund, to znaczy, że okres właśnie wynosi 2 sekundy. Kolejną wielkością ważną do zdefiniowania jest tak zwana częstotliwość f. F to jest inaczej odwrotność okresu 1 przez t. I jednostką częstotliwości jest 1 przez sekundę, czyli hertz. Tak to się zaznacza jako hertz, to jest jednostka częstotliwości. I czym jest częstotliwość? Częstotliwość to nic innego jak ilość obrotów w ciągu sekundy. Czyli jeżeli na przykładzie ta kulka z tego punktu do tego potrzebuje na przykład, załóżmy, pół sekundy, żeby przebyć stąd dotąd, potrzebuje pół sekundy, no to zauważmy, że jeszcze kolejne pół sekundy jest jej potrzebne, żeby drugi raz już się obrócić. W związku z tym zauważmy, w ciągu jednej sekundy wykonuje dokładnie 2 obroty. Okres wtedy wynosi 1/2 sekundy, no bo to jest pół sekundy. No jak chcemy obliczyć f, czyli f to jest 1/1/2, no to otrzymujemy właśnie 2 herce. Kolejną wielkością, dość istotną, którą należy wprowadzić, jest prędkość kątowa. O niej jeszcze będziemy zaraz co nieco bardziej mówić. Prędkość kątowa to tak naprawdę, podobnie jak wcześniej mieliśmy do czynienia z tak zwaną prędkością liniową, ona nam mówiła o tym, jak szybko zmienia się droga, położenie w czasie, to prędkość kątowa właśnie informuje nas, jak szybko zmienia się to fi, czyli ta współrzędna kąta. Ona jest powiązana z częstotliwością w taki sposób, że to jest 2 pi razy f, 2 pi to są właśnie radiany, razy f, czyli częstość. Jak to sobie łatwo wyobrazić? No zauważmy, jeżeli na przykład w ciągu jednej sekundy wykonujemy 2 pełne obroty, to zauważmy, że jeden pełny obrót to jest 360 stopni, czyli 2 pi. 2 pi, bo to wszystko tutaj w fizyce podajemy w radianach. Czyli jeżeli wykonujemy 2 pełne obroty w ciągu sekundy,
To znaczy, że prędkość kątowa wynosi 2 pi razy 2, czyli 4 pi rad. Można to bardzo łatwo sobie właśnie wyobrazić tą zależność. Inaczej można to zapisać jako 2 pi przez t, no bo f, przypominam, że to jest 1 przez t. Teraz wprowadzimy sobie na wielkości opisujące ruch po okręgu. Tutaj przedstawiłem pewien rysunek. Rysunek taki, który przedstawia jakiś tam obiekt, jakąś kulkę, która ciało punktowe, które porusza się po okręgu, czyli po okręgu w płaszczyźnie xy. Ono cały czas sobie tutaj się porusza po okręgu, cały czas to r od t jest stałe. To r od t, czyli to położenie, wektor położenia, czyli jak ta kulka będzie tutaj, to ten wektor położenia będzie taki, tak? I to r od t cały czas jest stałe, tak? Tutaj v, mamy tutaj jakieś v, czyli prędkość. Na razie nie mówimy o tym, czy ta wartość prędkości się zmienia, czy nie, o tym zaraz będzie mówić. Natomiast na razie sobie wprowadzimy takie coś tutaj. Oczywiście wprowadzimy układ złożony xy, czyli ta kulka, przypominam, porusza się właśnie w płaszczyźnie xy oraz oś z. I zauważmy, że to nasze φ, czyli kąt, generalnie φ jako kąt w ogólności jest tak naprawdę wektorem. Tak samo jak wcześniej mieliśmy w ruchu prostoliniowym, tak naprawdę r od t, czyli położenie, które też było właśnie wektorem, tak? Więc to jest w ogólności wektor. Tak samo omega, czyli ta prędkość kątowa, jako tak naprawdę zdefiniowana jako pochodna tego φ po czasie, odsyłam do części, do bloku pierwszego, gdzie jest właśnie omawiana część związana z pochodnymi, a to dla osób bardziej ambitnych, które chcą wiedzieć co nieco o pochodnej, bo jest to dość istotne zagadnienie, jeżeli chcemy tak naprawdę w 100% zrozumieć fizykę, dlatego w tym kursie też staramy się tak delikatnie te pochodne wprowadzać, ale nie przerażajcie się, jeżeli tego tutaj nie rozumiecie, co to do końca jest. Tak jak mówię, na tą chwilę nie jest to aż tak Wam bardzo potrzebne, natomiast jeżeli chcecie, to odsyłam do bloku pierwszego, tam wstępu właśnie do kursu, tam jest właśnie pochodna omówiona. Więc omega to jest defi po dt, czyli prędkość kątowa, czyli informacja o tym, jak szybko zmienia się nasz kąt. Kąt tutaj ten, oto tutaj mamy kąt, zmiany kąta, tak? Oraz epsilon, czyli przyspieszenie kątowe, tak jak w ruchu prostoliniowym, w ruchu postępowym mieliśmy po prostu przyspieszenie liniowe, to tutaj mamy przyspieszenie kątowe. To jest pochodna właśnie omegi po czasie, czyli prędkości kątowej po czasie, czyli informuje nas o tym, jak szybko zmienia się prędkość kątowa. Większość, naprawdę, tak naprawdę wszystkie zagadnienia, które są omawiane, jeżeli chodzi o ruch po okręgu na poziomie właśnie szkoły ponadpodstawowej, to jest tak naprawdę ruch w jednej płaszczyźnie, czyli jeżeli kulka się obraca, to tutaj cały czas w tej jednej płaszczyźnie ta płaszczyzna tak jakby nie waha się, czyli phi, omega i epsilon cały czas jest równoległe, leży wzdłuż właśnie osi z. I dlatego właśnie te zagadnienia na poziomie szkoły podstawowej sprowadzają nam się tak naprawdę do jednego wymiaru, no bo jeżeli ta płaszczyzna jest cały czas taka sama, nie ma takiego obrotu prawo, lewo i tak dalej, to tak naprawdę zauważmy, że to phi to jest jako wektor ma współrzędne 0, 0, no bo xowa 0, yowa 0 i ma tylko φ od t jako współrzędną tą zetową. Tak samo omega ma 0, 0, omega od t i epsilon 0, 0 i epsilon. Oczywiście na poziomie szkoły podstawowej będziemy zakładać, że to tak naprawdę to epsilon jest stałe, tak? No bo jeżeli nie jest stałe, to zagadnienie robi się dość bardzo skomplikowane i to ewidentnie wykraczasz poza zakres szkoły ponadpodstawowej, dlatego tutaj to epsilon jest stałe, tak? Omega może się zmieniać w jakiś tam sposób, i φ tak samo, tak? I teraz przez analogię można się zastanowić, to skoro φ, omega i epsilon tak naprawdę mają tylko jedną współrzędną jako wektory, tak? No to możemy tak samo jak w ruchu postępowym, gdy mieliśmy ruch jednowymiarowy, tak? Gdzie po prostu mieliśmy pewne równania ruchu, wtedy gdy A było właśnie stałe, one wyglądały w taki sposób, przypominam, że położenie czasu to jest coś takiego i VOT to jest coś takiego, no to poprzez podobieństwo można sobie bardzo intuicyjnie wydedukować, że tak samo, jeżeli te równania tutaj, te definicje φ, omega i epsilon są bardzo podobne do tego, co było wcześniej z xem v zwykłym, czyli prędkością liniową oraz a, czyli przyspieszeniem liniowym, to są takie same definicje, tylko po prostu te wielkości są inne, tak? No to okazuje się, że tak naprawdę, jeżeli tutaj mieliśmy x od t, czyli położenie czasu, to teraz będziemy mieć φ od t. Tą jedną współrzędną, tą zetową, tak? No bo mamy tutaj tylko ruch w jednym wymiarze tak naprawdę. Jeżeli epsilon jest stałe, tak jak mówię, te równania są prawdziwe przy założeniu, że epsilon jest stały, tylko i wyłącznie wtedy możemy z nich skorzystać, bo jeżeli nie jest stałe, to ten problem jest dużo bardziej skomplikowany, wykracza poza zakres szkoły ponadpodstawowej, więc φ od t równa się φ0, czyli jakiś kąt początkowy. Przeważnie, tak naprawdę w większości
praktycznie we wszystkich zadaniach można założyć, że to phi 0 jest 0, tak? To jest takie uproszczenie. Plus omega 0 razy t, czyli ta prędkość kątowa początkowa, czyli jak szybko się coś obraca na samym początku, czyli o ile kątów w ciągu sekundy się obraca w chwili startu, gdy zaczynasz mierzyć ten ruch. No i oczywiście plus 1/2 epsilon t kwadrat, czyli widzimy podobieństwo. X0 tutaj jest phi 0. Tutaj V0, czyli prędkość liniowa początkowa, tutaj jest omega 0. Tutaj jest A, tutaj jest epsilon. I tak samo z omegą. Omega od t równa się omega 0 plus epsilon razy t. I tutaj jest podobnie. V od t równa się V0 plus A razy t. Więc widzimy, że to podobieństwo jest no, po prostu niewyobrażalne. X przechodzi w phi, tak naprawdę V przechodzi w omega, a A przechodzi w epsilon. Co tak naprawdę już sugeruje, że większość zadań w ruchu postępowym praktycznie sprowadza się do tego typu zagadnienia tak naprawdę ruchu prostoliniowego, jednowymiarowego, tak? I co na tym głównie polega, więc można bardzo łatwo sobie zrobić poprzez podobieństwo się nauczyć właśnie ruchu po okręgu. Podkreślam to bardzo mocno, bo często widzę z własnego doświadczenia, że dla osób ze szkół ponadpodstawowych ten ruch po okręgu stanowi dość duży problem, przy czym tak naprawdę on jest dokładnie tym samym, co ruch prostoliniowy, jeżeli chodzi o sam aspekt rozwiązywania zadań. Teraz zrobimy sobie wprowadzenie do wielkości opisujących ruch po okręgu. Tutaj jest rysunek, który przedstawia jakąś sytuację taką, że mamy właśnie ten ruch po okręgu, tak? Tutaj jest kuleczka i ta kuleczka po pewnej tam chwili czasu znajdzie się tutaj. Czyli pokona drogę, ten odcinek kawałek, to jest droga, pokona drogę S i przemieści się o kąt nazwałem tutaj phi, tak? Odległość tutaj, promień jest R i zauważmy, że generalnie w takim ruchu po okręgu mamy do czynienia z dwoma przyspieszeniami, czyli pierwsze przyspieszenie to jest tak zwane przyspieszenie dośrodkowe, a drugie to przyspieszenie styczne. Przyspieszenie dośrodkowe odpowiada za tak naprawdę tylko zmianę kierunku wektora prędkości, o czym jeszcze zaraz bardziej szczegółowo powiem, a przyspieszenie styczne odpowiada za zmianę wartości wektora prędkości. Czyli jeżeli tutaj na przykład była wartość 2 metry na sekundę, a tu 3 metry na sekundę, to za to zwiększenie wartości odpowiada właśnie to astyczne, a A dośrodkowo odpowiada tylko i wyłącznie za zmianę kierunku. Czyli jeżeli nie ma astycznego, to tak naprawdę to V jest cały czas takie, wartość jest cały czas taka sama, czyli poruszamy się 2 metry na przykład na sekundę, tak? Czyli wypadkowe przyspieszenie tak naprawdę jest sumą tych dwóch przyspieszeń. Tutaj jeszcze wprowadzę te równania ruchu, o których wcześniej mówiłem, w ruchu po okręgu właśnie, czyli phi od t omega t przy założeniu, że epsilon jest właśnie konstans. Teraz bardzo ważne związki, które podkreślam, one są bardzo istotne, więc należy się ich nauczyć i skojarzyć, bo w wielu zadaniach właśnie z ruchu po okręgu tych zależności się używa. Zauważmy, że jeżeli tutaj mamy kawałek odcinka, to z matematyki tak naprawdę wiemy, że ten kawałek odcinka jest powiązany z tym kątem i z R-em w taki oto sposób, że S, czyli ten odcinek, długość tego odcinka, to jest phi. Phi oczywiście w radianach, nie w stopniach, w radianach, razy R, razy ten promień. No dość proste to jest, bo zauważmy, ile wynosi obwód koła? No obwód koła wynosi 2pi R. No to jeżeli phi jest właśnie 2pi, czyli poruszamy się stąd, dotąd, czyli wykonujemy cały obrót, no to naprawdę phi jest 2pi, więc wtedy S to jest 2pi razy R, czyli właśnie dotrzymujemy obwód koła, to jest bardziej ogólny związek, tak? Potem z tej zależności tak naprawdę bardzo łatwo można, licząc pochodne, czego tutaj nie będziemy robić, natomiast licząc pochodne, to sobie albo musicie się właśnie nauczyć, jak to się robi, te liczby pochodne odsyłam znowu do bloku pierwszego, gdzie jest omówiona pochodna, albo po prostu sobie te związki zapamiętajcie, bo one są bardzo istotne. Można pokazać, że V, czyli ta prędkość liniowa, ta prędkość jest powiązana z omegą w taki sposób, że to jest omega razy R, no bo pochodna S to jest V, a pochodna omega to jest phi, to jest omega, więc w związku z tym zauważmy, że V to jest omega razy R, jest po prostu stan, więc nam się nie zmieni, tak? I ostatni związek, wynikający też z tego związku, czyli przyspieszenie styczne, czyli podkreślam, to przyspieszenie tutaj, to, jest powiązane z epsilonem razy R, czyli to się równa epsilon razy R, no bo pochodna V prędkości liniowej to jest przyspieszenie styczne, pochodna omegi to jest epsilon, no i R tutaj zostaje, bo jest stałą, tak? Jeżeli sobie tutaj policzymy pochodną obu stron, to otrzymamy coś takiego, tak? Tutaj R, podkreślam jeszcze raz, cały czas jest stałą, więc to są związki, które należy znać, bardzo ważne. Tutaj jest AS, czyli astyczne jest powiązane z epsilon, astyczne. Podkreślam to, bo to też bardzo często się niektórym właśnie osobom myli, że to nie jest A dośrodkowe, to jest astyczne. A dośrodkowe, astyczne to mają inne zależności. O środkowym jeszcze będę później mówił. Przypominam jeszcze raz tutaj, że A, czyli generalnie całkowite przyspieszenie w ruchu
po okręgu, to jest tak naprawdę A dośrodkowy plus A styczny, czyli to jest tu właśnie to przyspieszenie wypadkowe. I teraz, jeżeli w ruchu po okręgu, to A dośrodkowy musi być różne od zera zawsze, bo odpowiada za zmianę tak naprawdę kierunku V. Tak? Gdyby to AD było 0, nie istniałoby to AD, bo to nie ma szans, żeby ta kulka by się poruszała po okręgu, no bo nie miałoby co nie byłoby przyspieszenia, które by powodowało zmianę kierunku, więc ta kulka po prostu leciałaby po linii prostej i tyle, tak, nie byłoby ruchu po okręgu. A AS, czyli to przyspieszenie styczne, odpowiada za zmianę wartości, o czym już wspominałem wcześniej. Jeżeli AS jest 0, czyli nie ma tego przyspieszenia stycznego tutaj, to zauważmy, z tego tutaj związku wynika, że wtedy epsilon też będzie 0, bo jeżeli tutaj 0, no to epsilon to jest AS przez R, czyli też jest 0, czyli nie ma przyspieszenia kątowego. Wówczas mamy do czynienia z tak zwanym ruchem jednostajnym po okręgu, czyli ze stałą wartością prędkości, czyli na przykład to V cały czas jest 2 metry na sekundę. Tak? I wtedy te równania, zauważmy, wyglądają w taki sposób, że Φ od T to się równa Φ0 plus omega 0 razy T, znika nam ten człon, no bo epsilon jest 0, a omega T to jest omega 0, czyli omega jest cały czas stałe, jest to ruch jednostajny, bo omega jest cały czas stałe. Natomiast jeżeli AS jest konstans, podkreślam konstans, bo tak naprawdę w szkole ponadpodstawowej nie rozważa się problemów takich, że na przykład AS jakoś się zmienia w czasie, bo jest to bardzo skomplikowane, więc gdy AS jest konstans, czyli to jest stałe, to zauważmy, no to jeżeli to jest stałe, to to też musi być stałe, no bo stała to jest stałe, więc epsilon to wtedy jest AS przez R, czyli przez stała przez stałą, więc też jest tak samo cały czas stałe, nie zmienia się w czasie, tak? No bo to R cały czas jest też takie samo. I wówczas mamy do czynienia z tak zwanym ruchem jednostajnie zmienny. Tak samo jak mieliśmy ruch prostliniowy, to mieliśmy ruch jednostajny, gdy A było 0 i ruch jednostajnie zmienny, gdy A było właśnie konstant. No to tutaj mamy tak samo, czyli wtedy φ od T równa się φ0 plus omega 0 razy T, plus no, zostaje nam właśnie ten człon, bo on się nam wtedy nie zeruje, a omega od T to jest omega 0 plus epsilon od T, czyli jakoś nam się już zmienia w czasie, on już nie jest stały, więc dlatego jest to ruch jednostajnie zmienny, bo ta omega zmienia się w sposób jednostajny. Teraz przejdziemy do wyprowadzenia właśnie tego przyspieszenia dośrodkowego, no bo przyspieszenie styczne jest powiązane tutaj z zależnością epsilon razy R. A co z przyspieszeniem dośrodkowym? Więc wprowadźmy sobie to teraz. Czyli przyspieszenie dośrodkowe w ruchu jednostajnym po okręgu, czyli zrobimy takie wyprowadzenie. Oczywiście tak naprawdę tego wyprowadzenia nie musicie umieć, natomiast stwierdziłem, że dość fajnie jest Wam to też pokazać, jak wyprowadzić właśnie taki wzór na przyspieszenie dośrodkowe, bo praktycznie nikt nigdy tego w liceum ani w technikum nie robi. Natomiast no, jeżeli nie chcecie tego tak jakby się uczyć, no to wystarczy, że zapamiętacie wzór. Tak? Natomiast zachęcam do tej analizy, żeby sobie tak jakby pogłębić tą fizykę ruchu po okręgu nieco bardziej w taki już matematyczny sposób, żeby rozumieć, o co tutaj chodzi. Tak? Więc jeżeli mamy ruch po okręgu, zauważmy, czyli R od T tutaj, R od T plus delta T, czyli tutaj mamy jakieś położenie w czasie T, a tu mamy w czasie T plus delta T, czyli po jakiejś tam chwili delta T czasu. Tak? Jeżeli ruch jest jednostajny, czyli AS, to AS tutaj jest 0, to AS jest 0, to wtedy ruch jest jednostajny, więc to V cały czas jest takie samo. V jest cały czas takie samo. Wartość V, nie wektor V, bo wektor V się zmienia, bo zmienia się kierunek, ale wartość V jest cały czas taka sama, co tutaj napisałem. No i oczywiście promień też jest cały czas taki sam. Wartość promienia, długość tego odcinka, no bo to też, bo to jest ruch po okręgu, więc musi być cały czas ta odległość tutaj taka sama, tak? No i zauważmy, że tutaj mamy taki trójkąt, gdzie tutaj jest delta phi lub phi, tutaj też powinno być delta phi tak naprawdę, czyli to są te same kąty. Jeżeli sobie tutaj narysujemy z boku taki trójkącik, który powstaje z tego wektora v od t i potem do tego wektora tutaj do początku przykładamy v od t plus delta t, dostajemy coś takiego, to ten wektor delta v, gdybyśmy sobie graficznie to wyznaczyli, no to tak naprawdę delta v to jest ten wektor odjąć ten wektor, czyli jak od tego wektora odejmiemy ten do końca tego wektora, dokładamy ten tylko w przeciwną stronę, to dostajemy właśnie wektor delta V tutaj, tak? I zauważmy, że te dwa trójkąty będą tak naprawdę trójkątami podobnymi. Dlaczego? No bo mamy tak naprawdę tutaj trójkąt równoramienny i tutaj też trójkąt równoramienny. Te kąty są takie same, więc jeżeli te trójkąty są równoramienne oba, to ten kąt i te kąty też będą takie same jak tutaj, więc są to trójkąty podobne z podobieństwa kąt. No to jeżeli z podobieństwa trójkątów sobie zrobimy coś takiego, że delta V, czyli wartość, długość tego przez 100 równa się długość tego przez 100, co tutaj napisałem, czyli długość tego przez 100, przepraszam, przez 100, czyli delta V przez V równa się delta R przez R, to zauważmy, że z tej zależności wynika, że delta V równa się V przez R razy delta R, tak?
I jeżeli wprowadzimy sobie definicję tak naprawdę przyspieszenia, przypominam, że definicja przyspieszenia to jest tak naprawdę limes przy delta t zmierzeniu do zera z delta v przez delta t. Z delta v, czyli to jest zmiana prędkości w czasie, tylko tak naprawdę taka prawdziwa definicja przyspieszenia to jest przy założeniu, że to delta t zmierza praktycznie do zera, tak? No to jeżeli sobie pod to delta v wstawimy tutaj to coś, to zauważmy, że dostaniemy v przez r razy delta r przez delta t, v przez r jest stałą, więc może wyjść przez ten limes i otrzymujemy limes przez delta t zmierzające do zera z delta r przez delta t i to jest definicja tak naprawdę prędkości, tak? Odsyłam do części pierwszej tego bloku, gdzie właśnie też omawiałam definicję prędkości. To jest tak naprawdę definicja prędkości. To jest pochodna położenia po czasie, inaczej właśnie granica z delta r przy delta t, czy delta t zmierzające do zera. No i wtedy to jest v też, więc jak pomnożymy v przez r razy v, otrzymujemy v kwadrat przez r. Wiem, że to zagadnienie może być dość zaawansowane, dlatego tutaj nie oczekujcie od siebie, że od razu wszystko tutaj zrozumiecie. Musicie do tego po kilka razy wracać, jeśli naprawdę chcecie to zrozumieć, obejrzeć sobie z tego bloku wstępu do kursu naszego kwestie, czym są właśnie pochodne i tak dalej, obejrzeć sobie właśnie tą część pierwszą z naszego tego drugiego bloku też, gdzie tam jest omawiana definicja prędkości i tak dalej i sobie to powoli wszystko połączyć, dopiero wtedy tak naprawdę będzie to dla Was 100% zrozumiałe. Natomiast tutaj mamy, czyli A jest w tym wypadku V kwadrat przez R, to ogólne A, ale w tym wypadku A, jedynym A, które tutaj działa, jest to A dośrodkowe, no bo nie ma A stycznego, więc w związku z tym tak naprawdę wyprowadziliśmy tutaj wzór na przyspieszenie dośrodkowe, czyli przyspieszenie dośrodkowe w ruchu po okręgu jest V kwadrat przez R. Teraz jeszcze taką jedną rzecz sobie zauważmy, że patrzcie, AD, czyli przyspieszenie dośrodkowe, to jest limes, przepisuję to samo co tutaj, delta V przez delta T jako wektor i to jest delta V wektor, to jest AD, to jest wektor, no to te dwa wektory muszą być do siebie równoległe, czyli ten wektor przyspieszenie dośrodkowe musi być równoległe do wektora tego, tak? No to jeżeli delta T będzie zmierzało do zera, czyli tak jakby wyobraźmy sobie, że te punkty dwa schodzą bardzo blisko siebie, no to wtedy to ten kąt teta zmierza do zera, dlatego ta oto linia nachodzi praktycznie na tą i wtedy to delta V jest praktycznie w taki sposób, tak? Czyli jest prostopadłe, zauważmy, do V, do tej prędkości. Więc gdy delta T zmierza do zera, to wtedy delta V jest prostopadłe do V. A jeżeli delta V jest prostopadłe do V, a przyspieszenie ma ten sam kierunek właśnie co, przyspieszenie dośrodkowe ma ten sam kierunek co delta V, no to z tego wynika, że A dośrodkowe też jest prostopadłe do V. Co też tutaj pokazaliśmy. Natomiast tak jak mówię, najważniejsza rzecz, którą Wy tutaj musicie zapamiętać, to jest ten wzór, czyli wzór na przyspieszenie dośrodkowe, że to jest V kwadrat przez R, a tutaj ta analiza wymaga i zrozumienie tego wymaga obejrzenia tego. Raz, dwa, trzy, spauzowania, zastanowienia się na tym, o co tutaj chodzi, więc musicie to poddać w refleksję, żeby tak naprawdę sobie tutaj to wszystko połączyć. No i to wszystko w tej części. Do usłyszenia.